Jojkami zostaliśmy nazwani we Wrocławiu na koncercie przez jednego z panów redaktorów, bo ponieważ my taki tajojkamy, jak on to powiedział, więc powiedział, przyjechały tajojki, tak nazwa przylgnęła. Więc do Lwowskiej Kapeli Podwórkowej jest dodane w tej chwili kapela Tajoj, a od 2 lat przejęliśmy imię naszego założyciela i patrona naszego, Kazimierza Kija Galikowskiego. I tak się widy, Kasi widy. Bardzo często wracamy, kiedy tylko mamy okazję, to wracamy do Lwowa, ponieważ, no, jak myślę, że koledzy wszyscy to mówią, przodków mamy stamtąd. Ja mam babcię, z jednej strony dziadek mój we Lwowie sprzedawał gazety, ze strony matki, ze strony ojca i babcia także stamtąd pochodzi, tam zostały majątki. Więc ten lwowski język, ten bałag lwowski cały czas mi towarzyszył. Ja byłam chowana przez babcię, więc cały czas to słyszałam, cały czas słyszałam tamte piosenki. Więc jak się nie czuć mieszkańcem Lwowa? I tak się widy, Kasi widy. Która potrafi się cieszyć każdą sytuacją, która potrafi zagrać wszędzie i w każdych warunkach i która potrafi wykorzystać wszystko, żeby zrobić z tego piosenkę i dobrą zabawę. Chociaż nie powiem, zdarzało nam się, gramy także i w kościołach, gramy na pasterce na przykład. Od 3 lat robiliśmy sobie taką tradycję, że jeździmy gdzieś na wioski i o 12 godzinie zawsze z kapelą uczestniczymy w pasterkach i śpiewamy lwowskie kolędy, lwowskie pastorałki, co zresztą ludziom się bardzo podoba, dlatego myślę, że będziemy to kontynuować, bo jest to bardzo fajne przeżycie dla nas. Po Wigilii z rodziną spędzamy 2. Wigilię ze swoją rodziną kapelową. I tak się widy, i tak się widy, i tak się widy.